kanale, z tej strony Magda, ale to już wiecie, dzisiaj znajdujemy się w Tatrach. Idziemy do jaskini Mylnej, idziemy do jaskini Raptawickiej. Chyba się nie pomyliłam, Raptawickiej. No i co, zaczynamy z Doliny Kościeliska. Jesteśmy właśnie na parkingu i mega się jaram, bo dawno nie byłam w Tatrach. No to kama. Okej, i od razu ci powiem, że ten film będzie ci się na pewno lepiej oglądało z łapką w górę, subskrypcją mojego kanału. I jeśli zostawisz jakiś komentarz, to też na pewno będzie ci się lepiej oglądało. No to jedziemy. W Tatrach byłam ostatnim razem, kiedy byłam w Wigilię, byłam na Wiktorówkach. A wy kiedy byłyście ostatnio? Dawno. Ja kilka lat temu. No to prawie się przejdziemy, bo my ogólnie jesteśmy z rejonu Beskidu Wyspowego, więc tam śmigamy sobie po górach. No ale stwierdziłyśmy, trzeba jechać dalej. No, ogólnie to jeszcze jedna wycieczka nas czeka do jaskini smoka, albo nie, jamy smoka, jak to się mówi? Jaskinia smoczek. Jaskinia smoczek. Zobaczymy zaraz. Ja jestem tak podekscytowana, że zaraz wybuchnę chyba z tych emocji. Się serio. Trzymaj. Dobra, trzymajcie się. Dobra, Milena, poczekasz? Ja wyjdę. Ty tam pisało, że 30 minut będzie naszło. 30 minut idziemy przez jaskinię? Wow. Zaraz wam pokażę. Dobra, wchodzimy właśnie na szlak do jaskini Mylnej i do jaskini Raptawickiej. Znowu łańcuchy, więc znowu wam pokażę, jak to wygląda. Jak się czujecie? Zajebiście, tak jak wyglądamy. Tak mnie noga boli, bo sobie siadłam na bąbli, czajcie. We'll be right back.
Ale jaja. No, myślałam, że ta jaskinia raptawicka jest większa. No, jest tylko tak, że wraz z czerwonym szlakiem, do których pinę się również czerwone szlakówki, ja w prawo. Natomiast czerwone szlakówki poprowadzą dalej prosto, mijając jaskinię prostową do A teraz lecimy do jaskini mylnej. Ciekawe, czy dużo osób będzie. Fajnie by było trochę mniej osób, bo jest taki klimat, no nie? Trochę się boisz, ale idziesz. Przełamywanie wszystkich granic, wyjście ze strefy komfortu. Dość mocne. Zobaczymy, co nas czeka. Będziemy wchodzić i... A nie ubieramy się? Nie, no nie ubieramy. Nie, wszyscy idą. No wszyscy idą, tak. Trudno, przemrozimy. Ale wiecie, że tutaj się w niektórych miejscach będziemy czołgać. Będziemy się czołgać. Kolana całe. Damy radę. Drapa. Ja mam cały plecak w ciuchach. Chcę sobie właśnie zrobić zdjęcie przy tym sławnym oknie. A jest taka kolejka i stoję w sobie w kolejce. Tam się wchodzi. Kazali mi zrobić sobie tutaj zdjęcie. Sama chciałam. Ja nie mogę. Patrzcie się. Dobra, nie, czerwony. Dobra, jesteśmy w jaskini mylnej, może się nie pomylimy, bo ja już się pomyliłam. Dużo wody, nie? Dużo wody, dużo wody. Dobrze, że jestem krasnalem, bo aż tak bardzo się nie muszę czołgać. Ale przebrałam spodnie przed chwilą, bo jest tak duży syp. Dobra. Nawet jak na krasnala to są dość niskie sufity. Ło. Fak. Stawiam nogę. Idziemy. No jest ciasno. Patrzy się jak głęboko ile wody. No dobra, nie jest jakoś głęboko, ale i tak jest dużo wody. No i co, boicie się? Nie no, idziemy tylko. Jebą się w głowę. Walnęła się w głowę. Mi się podoba, fajnie. Teraz przypomnijcie sobie najstraszniejszą historię, o jakiej słyszeliście. Głowę? O kurde. Znowu łańcuchy. Ale fajnie. Mogłabym tak cały dzień. Tam jest szlak. Niech to szlak trafi. Fajnie, bo tutaj nie trzeba się zginać za dużo. A no już koniec, wychodzimy z jaskini. Widzę światło. Gaśło. Dobra, znajdujemy się właśnie pod schroniskiem na Ornaku. Idziemy sobie zamówić jedzenie. Ja mam smaka na szarlotkę. Tu też będzie też szarlotka? Tak, będziemy z Barą mieć szarlotkę. No, więc będzie jedzone. Nie no, bardzo fajnie, tylko bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale da się przeżyć. Mamy to szarloteczka jeszcze ciepła. Tutaj górka. Zdjęcie musi być, nie?
No, stwierdziłyśmy, że trochę nam było mało tego wszystkiego. Jeszcze idziemy na smerczyński staw. Ciekawe wygląda w sumie. Pół godziny drogi stąd. Zjadłyśmy sobie szarlotkę, więc mamy energię do tego, żeby iść dalej, no nie? No, znajdujemy się właśnie nad smerczyńskim stawem. Tutaj pani przewodnik opowiada o tym, dlaczego właśnie Tatry są takie wyjątkowe. I nawet nie wiedziałam, że opowiadała coś, że wyobraźcie sobie jabłko, no nie? 1/4 tego jabłka to są nasze Tatry, a 3/4 to są Tatry słowackie. Pani fotograf, można zdjęcie? Zobacz. Proszę bardzo. No, zapozowane, idziemy dalej, ale burza się zbliża. Chmury się takie czarne robią, może nie czarne, zobaczcie. No, dzisiaj taki trochę inny odcinek. Trochę się krępuje, bo wiecie, trochę inny rejon, nie mój. Ale fajnie, no kurde, no tego mi było trzeba. Sobie te wody naleję. Myślę, że to będzie dobry pomysł. A ja dasz mi zobacz? No. A to pijemy prosto z łyżki? Dobra. Ale pyszna, miam. Porąbista. Dobra dziewczyny, a teraz szczere odpowiedzi. Co wam się najbardziej w Tatrach podoba? Wszystko. Tam jest godzina 14 i właśnie tutaj na szlaku do jaskini Mylnej i jaskini Raptawickiej jest po prostu tak dużo ludzi, ludzie stoją w kolejkach. Z samego dołu, a my przeszłyśmy, po prostu poszłyśmy i tak, tyle. Więc było. Warto wyjechać wcześniej, mogłyśmy trochę jeszcze, troszkę wcześniej jeszcze. Pół godziny wcześniej. Mogłyśmy właśnie jeszcze pół godziny wcześniej, ale i tak nam się udało wyjść tam bez jakichś większych kolejek, bo tylko tam raz czekałyśmy, aż jedna para sobie wejdzie do góry, żeby też na łańcuchach nie być parę osób, bo wiadomo. I co? No i... Ale z jakiej perspektywy? Trochę ciemne chmury za nami, ale ludzie cały czas idą. Dziwne. Ma być burza. To jakieś 2 godzinki, więc fajnie, że udało nam się wyrobić w tym czasie, że już idziemy na dół. Wszyscy już wkurzeni, bo chce im się jeść. Ja też byłam bardziej wkurzona na to, że ktoś był wkurzony. Nie no, dobra, jesteśmy w restauracji. W końcu jakiś fajny posiłeczek wleci. Nie batony, nie szarlotka, tylko jakieś mięso. Dobra, no to siadam. No i proszę bardzo, szaszłyk z jagnięciny, o taki. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że zostawicie coś po sobie, będzie mi bardzo miło. Tak jak mówiłam, był to dla mnie dość stresujący film, bo to nie są moje tereny, nie znałam ich i tak się krępowałam trochę. Ale mam nadzieję, że wam się podobała ta moja przygoda i moich koleżanek w górach, bo moim zdaniem było naprawdę fajnie i na pewno jeszcze wrócimy w Tatry. Myślę, że pewnie za miesiąc, w sumie nie, na moje urodziny będziemy. No i tak jak mówiłam, jeśli ci się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, napisz jakiś komentarz typu Magda fajny film albo Magda głupi film i ja się z tobą żegnam. Cześć!